Na jednej ze stron naszego Twin Space pojawi się link, do którego zaproszę Was, żebyście odwiedzili stronę i współpracowali w tworzeniu kolekcji. Podzielimy się w nim naszymi dobrymi praktykami z ubiegłych lat. Możemy zaprezentować jakieś nasze ciekawe propozycje. Jak teraz poruszać się na platformie Wakelet, jak dodawać nowe materiały? Otóż klikamy w zielony ołówek. Przewijamy paskiem w dół i mamy opcję dodawania poprzez naciśnięcie tego krzyżyka. Możemy dodać jakiś materiał z naszego komputera, możemy coś napisać, możemy dodać zdjęcie, umieścić plik PDF-u, ewentualnie wkleić link. Ja wkleję teraz link do filmu na YouTube. Filmik, który wkleję, jest przygotowany w aplikacji, którą też chętnie Wam zaprezentuję. Wklejam link już. Po chwili będzie załadowany tutaj na stronie. I teraz, żeby on został zapisany, koniecznie musimy wcisnąć zielony przycisk done. W ten oto sposób nasza kolekcja liczy już dwa tematy, ale jest kłódka, a to znaczy, że jest to kolekcja prywatna. Co możemy zrobić? Jeszcze tutaj w trakcie edycji pokażę Wam, w jaki sposób możemy zmieniać kolejność albo usuwać materiał, który dodaliśmy zupełnie przypadkiem albo stwierdzamy, że jest niepotrzebny. Zobaczcie, po najechaniu tutaj pojawi się opcja edycji albo usunięcia materiału. Możemy też przesuwać go w dół. I w ten oto sposób wcześniejszy temat pojawia się u góry. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze zapisać to, co zrobimy. I teraz jak zrobić, żeby nasza kolekcja była widoczna dla innych? Wybieramy strzałkę i tutaj możemy z ustawienia prywatnego zmienić na ustawienie publiczne, wtedy jest widoczny dla wszystkich zarejestrowanych, dla osób, które mamy dodane jako osoby do współpracy, które nas śledzą albo my ich śledzimy, ewentualnie poprzez udostępnienie linku. Ja ten link właśnie wstawię na jedną ze stron. Możemy też wstawiać całość, wykorzystując kod embed. Jak zapraszamy do współpracy innych? Klikamy tutaj i możemy to zrobić na dwa sposoby. Mamy wygenerowany link, który możemy skopiować, możemy umieścić kod albo jeśli wcześniej współpracowaliśmy już przy tworzeniu kolekcji, będziemy mieć osoby na swojej liście i możemy wybrać spośród osób tę, którą zaprosimy do nowej kolekcji. Ja tutaj sobie wyszukam osobę, może jest ktoś, kto jest z nami tutaj dzisiaj, jest Kasia, wciskam zielony przycisk i
Kasia już tutaj jest widoczna jako osoba współtworząca.